wracamy z Trewizo i korzystając z pomysłowości Mateusza Jodłowskiego zajechaliśmy do Gorana Jagodnika, do miejscowości Koper, w którym ty się, Goran, urodziłeś. No i powiedz tam polskim fanom, co tam u ciebie mogę słychać, bo jesteś w Sopocie na tej gali. No, dzień dobry, no byłem w Sopocie na Jaszetlat, kiedy zrobili pierwsze mistrzostwo z Prokomem. Zaprosili mnie, bardzo dziękuję za wszystko, tam fajnie było, 3 dni. Podałem trzeci mecz Sopot, Zelena Góra, tak da, fajnie sobie było wrócić do Sopotu. Czas mija, a ty ciągle grasz. Czwórka jest z przodu, ale ciągle gramy. No tak, czwórka jest teraz, 3 tygodnie temu. No gram jeszcze, tylko to jest, nie jest taki poziom jak kiedyś. Tu Słowenia jest taka kryza, kryzys. Nie ma zespołu, tylko Olimpia i Krka, reszta jest tak wszystko na półamatersko. Tak da, dlatego jeszcze mogę grać. Tak, ale co, kariery w ogóle jeszcze nie chcesz kończyć mimo wszystko? No jeszcze mam ochotę, mam, kiedy przyjeżdżę na trening, mam ten do grania, walkę, specjalnie jeszcze na meczu mam ten, jeszcze te energię i zawsze chcę wygrać, tak dlatego jeszcze gram. Kiedy tego nie będzie, to później skończę. Mam szczęście, nie ma tak dużych problemów z kontuzjami. Ciało jest zdrowe, głowa. Czasami jest, czasami nie, ale staramy się. I... A jakby ktoś z Polski zadzwonił, to co? Odbieram telefon. Odbierasz? Rozmawiasz? Tak, no, oczywiście. Nie jest tak, że chcesz tutaj sobie tylko w tej pięknej scenerii sobie siedzieć i tutaj sobie grać w koszulkę. Do Polski też możesz spakować walizki i też możesz się udać i grać sobie. No, bo Polska moje drugi dom, to tam spędziłem 4 lata i było bardzo dobre koszulkę. Ja myślę, że wtedy grałem najlepsze. Najlepszy koszykówka w moim życiu. Tak, to zadzwoni, to odbiera na pewno telefon. A co będzie, to zobaczymy. Namawiamy. Numer do Gorana pewnie wśród generalnych menedżerów jest znany. Dzwońcie na taką postać. Fajnie byłoby mieć znowu w polskiej lidze koszyków.